Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to start Szutra Śląskich w Rybniku, a dokładnie w Kamieniu, czyli dosłownie 5 km od miejsca teraz mojego pobytu. Jadę rowerem, więc jest godzina 8, za godzinkę start. Mam nadzieję, że się wyrobię. Start będzie bardzo ciekawy, bo powiem wam szczerze, że jak wspominałem w ostatnim filmie, że będę pływał na weselu i faktycznie to się sprawdziło. Trochę popłynąłem, więc wczorajszy dzień był mocno regeneracyjny, aż za mocno. I nie wiem, co się z tego będzie, ale dobra. Będzie na pewno to kolejna wspaniała przygoda. Powiada się ciekawie, bo jest o tyle chłodno. Termometr za oknem pokazuje 3 stopnie, a ja standardowo bez rękawiczek. Ale jeszcze godzina do startu, więc mam nadzieję, że może nie będzie tak źle, ale zobaczymy. Będzie ciężko, będzie ciężko. Na pewno, ale dobra. Co będzie, to będzie. Najważniejsze, że dzisiaj będzie piękna pogoda. O, no jeden z takich nielicznych plusów. Cześć, witam. Uszanowanie. Cześć. 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 Zapraszamy. O, dobra, lecę, więc, lecę. Będzie tam... Cześć wszystkim. Zobaczcie od rana, jaka piękna aura. Jak to pięknie dzisiaj wygląda. No nie, no jest ładnie. Nie jest za ciepło. Na szczęście będzie się ocieplać i będzie ładne słoneczko, więc będzie w miarę fajnie. Pewnie trzeba będzie się po drodze troszeczkę rozebrać. Dystans nie za długi, powiedzmy, bo miało być 150 parę kilometrów, ale ze względów jakichś tam ostrzeżeń wałowych, no to będzie 136. Jak dla mnie, można powiedzieć, że idealnie, bo nie brałem plecaka i przy 150 paru kilometrach troszeczkę było ciężko na dwa bidony, a tak to mam dwa bidony. Myślę, że w miarę to wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie wiem, że będzie ciężko, bo jestem po weselu. Nie no, jest bajka. Wszystko dobrze poustawiane. Rick Astley, którego bardzo tutaj lubimy. Jeszcze muzyczka na lajcie. 3, 2, 1. Zapraszamy. Sukcesów w przygodzie. 136 km przed wami. Na 60 km bufet. Jak tam, potrzebujemy jeszcze trochę czasu? Chwilkę. Chyba, że ktoś jest lekko od panowania tego gówna elektronicznego. Nie, żebym chciał robić tutaj jakieś dodatkowe stresy, natomiast rozumiem, że spoglądacie w kierunku kolegi i patrzycie, czy go jeszcze lubicie, czy już nie, tak? Ustaw się tutaj i opowiedz nam, jak sparowałeś, żeby wszyscy wiedzieli, co ci się spieprzyło i co sparowałeś. Cześć. Uczestnik anonimowy. No, popsuło się wszystko, co mogło się popsuć. 92 numer, 92. Jednocześnie hamulec też padł, więc spoko, bo zamiast wymienić baterię, go zapowietrzyłem. Nie przejmujcie się mną w ogóle, będzie fajnie. Powodzenia i dzięki za wielkie, za poczekanie. Coś tam, jakieś piwko muszę wdzięczyć. Nie wiem, czy dla wszystkich! W jaki sposób należy sparować? Jedno dla wyścigu, idziemy do pary, do szyjku. Trzeba przytrzymać obie klamki, tylny przycisk i kliknąć jeszcze raz w przerzutkę, wtedy zaczyna działać. Powodzenia. Powodzenia. 3, 2, 1. Powodzenia. Prosto!
wolne. Powoli dobijam do godziny, średnia prawie około 30 km na godzinę, więc jest w miarę ogień. Ja powoli już zaczynam puchnąć, ale zobaczymy, no tutaj kolega mi odjeżdża powoli, ale postaram się jeszcze go jakoś dogonić, bo złapałem oddech i spróbuję jechać swoje. Uła. Zbliżam się do 2 godzinek i jeszcze przed chwilą zawodnik był przede mną, a już jest za mną, więc pewnie znowu pomylił trasę. No dobrze, dobrze, niech mnie dogoni. Może pojedziemy razem dłuższy czas, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale tu by się przydał Giant Revolt. No ale cóż, jedzie się na czym się jedzie. Badę się wpierdzielił, dobra. Uf.
4,5 godziny, ponad połowa trasy za mną, więc no nie jest źle, nie jest źle, a dobrze wcale. Już opadłem z sił i teraz tak jadę, aby mam nadzieję, że jeszcze w miarę siły wrócą. Teraz jakaś hopka 64 metry w górę, na początku jakiś mocniejszy kąt, a później już będzie lekko. Ale zgon. O matko. Zobaczcie, jak odjeżdża na momencie. O, ale masakra. Jeszcze z 2 godziny jazdy gdzieś około. Uła. Będzie ciężko. Zobaczymy, czy kabana sobie dodadzą siły. I hopeczka, 78 metrów, Wajunia. Okej, 90 km, średnia mocna spadła, bo mam 3 godziny 17 minut, więc jest ciężko. O, przez godzinę naprawdę ta prędkość teraz jest bardzo, bardzo mała. Chociaż to fakt, że tereny też już trudniejsze, bardziej wymagające, więc samo z siebie, ale sił to brak. Nie wiem, jak to jeszcze będzie. Oj. Pięknie. O! Kurde. Trzeba uważać. Kamienie. Dobra. Kawałek się przejdę. Nie będę ryzykował. Jakby tutaj był gdzieś sklep, to ale bym się cieszył. Oby. Przepraszam, czy mógł szybko przed panem? Bo bardzo mi zależy na czasie. Tak? Dziękuję, dziękuję. Masakra. Dobrze, to ostatni start w tym sezonie. Jeszcze tylko maraton biegowy. Dwóch zawodników przede mną, więc dojadę do nich i mam nadzieję, że już pojedziemy razem jakoś, w miarę spokojnie. O, będzie raźniej. Jak tam panowie idzie? Siemko. Idzie, a ty jak? U, nie słabo. Jest. Na baciarce gdzieś byłeś? Co? Na baciarce gdzieś byłeś? No, w Dino byłem. Nie, tragedia ale dzisiaj. Nie masz to bez ja cię bez sił niestety.
100 km już pękło, nie? 101. Ta jest? Co? Ta jest? Ta jest. Kurde, szutrów w premium tutaj tak za bardzo nie ma, co? No, nie za bardzo. No, w tym odcinku nie. Brawo! Inglew. Jakie miała czerwone, szybkie opony? No, fajne. Ile jeszcze? Około godzinka. O. Jakaś godzinka. 25? Tak. Dasz radę. O. Rodzinka. Najlepsze jest to, że dużo tych terenów, co dzisiaj jechaliśmy, to kojarzę, bo nieraz już tamtędy jeździłem, a chyba tej ścieżki ja nigdy nie miałem okazji jechać. Taka ciekawa. To jak tam wyjeżdżasz? Jakoś nie wiem. Ważne, że pogoda się dopisała. Ważne, że pogoda się dopisała. Jak na tą część sezonu, ładnie, słonecznie, bez deszczu,
trochę mokro w lesie, ale może to jest lepiej. Już tylko dycha. O. Na spokojnie sobie dojedziemy. Na wolne. Bardzo ruchliwa ulica, dobra. Brawo. Brawo. Dobrze, chociaż ta końcówka taka przyjemna, nie? Doceniam. Najlepiej jak organizatorzy, wiesz, jedziesz 200, 250, 300, a tu na koniec jeszcze jakieś ujeby. Mało zmęczony, to jeszcze cię dopierdzielimy. Dobry. Tam jest czuszku pod góreczkę, elegancko, nie? A nie, nie, dobrze. Nie, nie. Nie, musimy się cofnąć. Jaski. Kurwa. Jeszcze taki numer. O. Kurwa. Uf. Co? Dojdę, no co mam zrobić? Taka sytuacja. A. Obręcz jebła, ale numer. Kurde. Pelek. Tak blisko było do mety. Było bez przygód. Ajajajajaj. Ja pierdolę. No to pięknie sezon zakończony. Kurde. Jak nie pęknięta sztyca, jak nie łańcuch spadnie. To teraz obręcz pękła. Ale ja pierdzielę. Życie. Dobra, chyba się przebiegnę. Dobrze, buty dobre do biegania. A jak ja mam to bajka? Papa idzie! Ola, patrz, co to jest? I mamy. Zapraszamy. Oj, oj, oj! Ole. To nie był dobry dzień. Piąteczka. Ola, proszę, jakaś środka opora to na fatbajku. Na fatbajku, tak. Ale... To jest niemożliwe, on już dojechał na fotbajku tutaj. Brawo! Dziewczyny wiedzą, jak się zachować. Pięknie. Co, muszę tam przekroczyć, czy już jestem ten? Już? Nie, no przekraczę linię, no, ale powiedz, co się stało najpierw, słuchaj. Już może. Zatrzymaj. Dobra. Słuchajcie, pięknie to tu wygląda. No. Na fotbajkach zimą będziemy startować. A tymczasem powiedz, opowiadaj. Daleko był beton taki, obręcz walnęła, nie? No, trochę przykro się stało, ale no. Łączymy się w bólu, ale jakoś się tutaj postaramy dopieścić. Okej, okay, no to pomyślimy o obręczach następnym razem w takim razie. Ale tak się zdarza, no słuchajcie. To... Gratuluję. Dzięki. Jeszcze razem współczuję, co spadła, czy rozwaliła? Nie, obręcz rozwalona. O. Kochani, przyjechaliście z Kodą? Kurde. No nie wrócę ten. No jak? No to przyjdziesz, no. Daleko nie jest. No poczekaj, Olu, spróbuję. Chociaż jedno, drugie. Wow! Widziałeś? Dobra, śmieci powyrzucać.
Wszystko jest. Jeszcze zapomniałem trackera oddać. Więc takie zakończenie sezonu rowerowego. O, mam nadzieję, że limit już wyczerpany na ten rok.